matko, moje. Co? Kiedy podatki mam? Wbijmy się z rywalami na argumenty sportowe, bo nikt tego nie wyszedł. Ale na wolne pole, to padło? Ja wiem, o jak. Ja wiem. Stoją. Chodźcie do szatni, nie? Dawaj, dawaj, dawaj! Panowie! Wszyscy! Na mnie na Dawida celujcie tak, żeby na rów 16 mniej więcej tamta strefa do linii bocznej, a na piątka między stoperem. I teraz czas na skład kabla. W bramce z numerem 98 Michał Budzyn. To wygrane! Kable! 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 Ale czekaj, czekaj. Czekaj. Albo Jerzy Guda. PZP. Pierwszy raz to jest PZP. Stronę wybieracie. Grajmy spokojnie, strzelimy bramkę. Jak nie w 10, to w 30 minut. I próbujmy, jak ktoś dasz strzelić. Jest miejsce Marcin, Waldek, Arek do środka. Pociągnij. Tylko nie na siłę. Znajdziesz kolegę lepiej ustawionego, to mu daj. I jedziemy, panowie. Nie odpuszczamy, nie odstawiamy. Mamy to wygrać. Punkty, jak złota. No wygramy! Brawo, brawo, mamy ho! Mamy ho! Zamknij to tam, zamknij to tam! Nic się nie stało, nawet nic się nie stało, nic się nie stało. W 7 minucie spotkania bramkę zdobył zawodnik z numerem 10. Spotkania rzutu karnego z rąk zawodnik z numerem 14 kapitan Grzegorz Grzesiak. Przeklina dzień wolny w telewizji. Kurza twarz. Po 22 kurs. Bo to tak, żeby nie było się wypiekają. Na YouTube można. Bardzo dobry poziom. Dużo chodzimy na takie mecze i naprawdę już drugi raz jesteśmy na kablu. Aha. Jest naprawdę dobrze. No i my jeździmy. No i wie pan, różnie to bywa. Jak wyszło? Na dobre czy na złe. No na razie chcemy mieć taką, wie pan, organizację taką kibicowską. Chcemy mieć flagi, ale młody wie pan, kabel. Budżetu nie ma. Zaczynamy drugą połowę spotkania pomiędzy Kablem Kraków a Bronowicem Bratniakiem. Duża gości bez zmian, a to jest duża karta w drzewie spotkania, jest jedna zmiana. Numerem 10 Piotr Mikołajczyk. Jego miejsce na plac gry wchodzi zawodnik z numerem 11 Robert Piwowarczyk. Jajem to musi być. Dojdź Szymon, dojdź tu, dojdź Alek. Brawo. Kabel Kraków wygrywa z Bronowickim Gratniakiem 5-1.